ulubieńcami września. Wiem, że kilka filmików temu nagrywałam dopiero co ulubieńców sierpnia, ale nagrywałam ich z lekkim opóźnieniem, a teraz stwierdziłam, że będę starała się nagrywać tych ulubieńców w miarę regularnie, także zaczął się dopiero co październik, więc już czas na ulubieńców września. Zacznę od kosmetyków. Pierwszy z nich to słynne serduszko róż. Powiem wam, że jeśli chodzi o wrzesień, używam go codziennie, ale jest to tak naprawdę róż, to już co powiedziałam. Natomiast ja używam tej górnej części jako rozświetlacz. Powiem wam, że nigdy nie używałam rozświetlacza, zawsze stwierdzałam, że mi on nie pasuje, ale nakładam go teraz tak i właśnie nakładam ten, że wygląda to moim zdaniem fajnie. Wy też często mi mówicie, że na snapach mam ładnie rozświetloną twarz, także to zasługa tego różu właściwie, bo to jest róż połączony z rozświetlaczem. Róż jest strasznie rozświetlający, tak jak mówię, ja używam tylko tej górnej części jako rozświetlacza. No produkt jest przeboski. Drugi kosmetyk, jaki chciałabym wam polecić, to coś, co było chyba w ostatnim haulu kosmetycznym, czyli korektor z Maybelline. Powiem wam, że nigdy w życiu nie znalazłam idealnego korektora dla siebie i w końcu nastał ten moment. Więc to jest właśnie ten produkt, numerek 01, czyli ten najjaśniejszy. Jest fajny, bo jest w takim pędzelku, także nakładamy go sobie tam, gdzie potrzebujemy. Potem używam pędzla i po prostu jest świetny, naprawdę mega polecam. Teraz przejdziemy do rzeczy. Zacznę może od książki. Książki, która nie jest książką, którą się czyta. Jest to książka, którą się tworzy. Książka bez sensu. Tytuł oryginalny to The Pointless Book. Rozpoczęta przez Alfiego, dokończona przez ciebie. Alfie to youtuber. Także co mnie właściwie urzekło w tej książce? Przede wszystkim to, że jest to książka właśnie w tym stylu, że kończycie ją sami. Także jest to coś fajnego, kreatywnego. Ale druga rzecz to to, że stworzył ją youtuber. Czyli coś, co naprawdę sprawia, że fajnie naprawdę słyszeć o tym, że youtuberzy się tak rozwijają, że wydają swoje książki, tworzą wiele innych rzeczy poza YouTube'em. Także książka bez sensu, dzieło niezwykle popularnego angielskiego vlogera. Na swoim kanale, subskrybowanym przez aż 4 miliony użytkowników, Alfie zamieszcza zabawne wideo relacje z codziennego życia. Każdy z was coś tutaj tworzy. Na przykład tutaj mamy znajdź różnicę. Musicie dorysować nakrycie głowy, tu musicie dorysować makijaż. Tak naprawdę tych książek w ostatnim czasie wiele powstało, ale uwaga, to jest przepiękne. Akurat otworzyłam na stronie Dokończę rysunek, gdzie mamy Nowy Jork i tutaj mamy znaczek, że tam jest Central Park. Jejku! Naprawdę fajne. To jest zrobione przez osobę młodą, także wszystkie te rzeczy są takie bardzo na czasie. O, to jest też fajne miejsce, jakie chcę zwiedzić. Mamy tutaj mapkę całego świata i możecie sobie zaznaczyć, gdzie chcielibyście pojechać albo gdzie już byliście. Także myślę, że to też taki fajny w pewnym stopniu pamiętnik. Zapisujecie sobie tutaj rzeczy, o które was właśnie tutaj proszą, ale też możecie właściwie coś sami tutaj tworzyć. Także no, ja jestem w tej książce zakochana. I druga fajna rzecz, która jest dołączona jakby do tej książki, to aplikacja. Aplikacja na telefon, również o nazwie Książka bez sensu, The Pointless Book. Powiem wam, że tutaj macie różne możliwości. Możecie sobie zrobić selfie z Alfim, wybieracie sobie jedno ze zdjęć, które tu jest i robicie, dokładacie siebie. Możecie skanować różne strony z tej książki, także jest to fajne, bo mimo tego, że tworzycie coś tutaj, to tworzycie też, macie do tego aplikację. Macie tutaj filmik Alfiego, który opowiada wam o tej książce. Myślę, że jest to takie fajne, bo macie część książki w telefonie w aplikacji, a część tutaj w papierze. Także no, czegoś takiego jeszcze nie było chyba, żeby było właśnie tak różnorodne. Naprawdę mega fajny pomysł i naprawdę wam wszystkim polecam. No i drugą rzeczą, jakiej chciałabym wam powiedzieć, są buty. Tym razem są to przepiękne Reeboki Ventilatory. Kolorek jest prześliczny, śliwkowy, idealny na jesień. Zaraz o tym wspomnę zresztą, ale moje ulubione kolory właśnie na jesień to fiolet, bordowy i szary, no i oczywiście czarny. I te kolory po prostu mogłabym cały czas chodzić w rzeczach o takich kolorach. Więc są to takie fajne, klasyczne wentylatory. Fajnie, bo z daleka wyglądają na czarne, z bliska wyglądają na fioletowe. Nasza stylizacja nie jest taka nudna, no bo tak jak mówię, dodajemy fajnego koloru buty. Naprawdę kolor mnie tych butach urzekł. No cóż tu więcej na ten temat mówić. Jak pewnie widzieliście, ostatnio też brałam udział w reklamie kampanii Reeboka i tam właśnie też te buty miałam. Też wam na snapie już pokazywałam. Także ja wam bardzo, bardzo polecam. To jest właśnie nowy model z nowej kolekcji, także no cóż mogę powiedzieć. Jeszcze raz powiem, że kolor naprawdę urzekł i buty są świetne, mega wygodne i też do wszystkiego pasują.
bo tak jak mówię, no takie fajne, klasyczne. Jeśli chodzi o rzeczy, mam jeszcze dwóch ulubieńców. Te rzeczy pojawią się jeszcze w holu. Torebka z H&M-u, przechodziłam w niej cały sierpień i cały wrzesień, dosłownie. Nie miałam nigdy torebki takiej wielkości, zawsze miałam albo bardzo duże, albo bardzo malutkie. A ta jest idealna pod tym względem, że mieści wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Ma taki długi pasek, ma też krótszy i takie fajne frędzle. Wiele osób o nią pyta, także torebka jest z H&M-u i myślę, że jeszcze ją tam znajdziecie. I drugi mój ulubieniec, to jest coś, co chyba powinno być ulubieńcem teraz co miesiąc, bo chodzę w tym cały czas. Kapelusz. Kapelusz, który jest z H&M-u tak samo. Też wam na snapie mówiłam o tym, że jak go zobaczyłam, już od razu stwierdziłam, że w końcu jest ten moment, kiedy zdecyduję się na chodzenie w kapeluszach. Nigdy nie chodziłam w czapkach. Nie lubiłam czapek, ale po ubraniu tego kapelusza zmieniłam zdanie. Jest prześliczny, taki typowo jesienny, do praktycznie każdej jesiennej stylizacji wygląda cudnie. Także H&M, zwykły, czarny, klasyczny kapelusik. No to jest mój wielki, wielki ulubieniec, w sumie mogłabym tak zostać i nagrywać w nim. Ostatni ulubieniec, jeśli chodzi o rzeczy, coś dużo ich w tym miesiącu. Glamour z tego miesiąca, z października, które wyszło właśnie we wrześniu, więc w ulubieńcach wrześniowych. Taki mój, można powiedzieć, debiut w prawdziwej gazecie. No cóż mogę powiedzieć, naprawdę byłam w szoku, kiedy odezwano się do mnie z właśnie propozycją tego wywiadu, tego artykułu. Zgodziłam się, królowie Snapchata, jestem właśnie tutaj między innymi ja. Także jeśli ktoś z was jeszcze nie widział, to możecie zajrzeć w jakimś kiosku. Też, no naprawdę ja z tego powodu bardzo, bardzo się cieszę. Nie ukrywam, że YouTube sprawia, że idę coraz wyżej. I też pozwala mi się rozwijać, także no, pojawienie się w Glamour to jest coś, o czym kiedyś mogłabym po prostu tylko śnić, a teraz stało się to rzeczywistością, więc dziękuję za wszystkie gratulacje i no, wiem, że też kupowaliście te gazety, bo oznaczaliście mnie na zdjęciach, także wielkie dzięki. Jeśli chodzi o wydarzenia, to było ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Zaczynając, nagrania reklamy Fanty. Jeśli nie widzieliście reklamy Fanty, to zostawię wam w opisie. Następnie też była reklama Reeboka, o której wspominałam już we wcześniejszej części filmiku. Pojawiłam się również na gali Kobiety Roku Glamour, także bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeszcze jedno z takich ważniejszych wydarzeń z tego miesiąca to taki mój debiut, jeśli chodzi o eventy. Byłam na festiwalu youtuberów w Silesii i tam też mogliście mnie trochę posłuchać, bo trochę mówiłam, potem był czas na zdjęcia. Mam nadzieję, że teraz takich wydarzeń będzie jeszcze więcej, bo uwielbiam się z wami spotykać. I oczywiście nie mogłam zapomnieć o, można powiedzieć, najważniejszym, bo w sumie jest to największe takie wydarzenie tego miesiąca, koncert One Direction w Londynie. Cały mój wyjazd z Londynu, to jeden wielki ulubieniec, będzie vlog z Londynu, to zobaczycie sami, ale koncert, jednym słowem, niesamowity, nie do opisania. Jestem wdzięczna za to, że mogłam się tam pojawić. Sam klimat tego, że nie było to na stadionie, tylko właśnie w arenie, to przez to wszystko było bliżej. Byłam w siódmym rzędzie, ale uwierzcie mi, stojąc w tym siódmym rzędzie, widziałam ich wszystkich tak dokładnie, że mogłam umierać tam po prostu. Nie chcę tutaj za dużo mówić, bo wiem, że nie wszyscy lubią One Direction, ale powiem tyle, no, jeśli to są czyjeś idole, to naprawdę zobaczenie ich na żywo, nieważne czy pierwszy raz, czy po raz kolejny, to jest zawsze tak wielkie, niesamowite przeżycie, że naprawdę tego się nie da opisać słowami. Dobra, i przechodzimy do muzyki. Ostatnia kategoria w tym miesiącu. Zacznę może od piosenki Reality. Bardzo, bardzo ją lubię. Myślę, że ją znacie, wielki hit radiowy. I naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żebym lubiła hity radiowe. Ale w tym, z tą piosenką akurat się udało. I słuchałam jej dosłownie cały, cały czas. Make me feel the warm, make me feel the cold. It's written in a song. Następnie dwie piosenki Lady Gagi. Powróciłam do płyty The Fame Monster, szczerze mówiąc, jeden z moich ulubionych albumów Lady Gagi. I dwie piosenki, Dance in the Dark i Speechless. I can't believe how you looked at me with your Johnny Walker eyes. He's gonna kill you when after he's through. There's gonna be no love left. Work your blonde name, Ramsey, your heart like Liberace. Find your freedom in the music, find your Jesus, find your Cupid. You will never fall apart, Diana, you're still in our heart. Never let you fall apart, together we'll dance in the dark. Następnie piosenka Selena Gomez, Same Old Love. Jest tak genialna, nie wiem, która lepsza, czy Good For You, czy właśnie ta. Więc szczerze, nie mogę doczekać się albumu, bo myślę, że tam takich hitów będzie jeszcze więcej. I'm so sick of that same old love. That shit, it tears me up. I'm so sick of that same. Ostatnia piosenka to One Direction Infinity.
ich nowość. No cóż mogę powiedzieć? Uwielbiam ich piosenki wolne, uwielbiam, bo są strasznie wzruszające i są takie, że och, tego się nie da opisać słowami, więc no, sami rozumiecie. Okej, więc to by było na tyle. Standardowo kciuk w górę, jeśli wam się podobało. Możecie napisać, jakich wy mieliście ulubieńców w tym miesiącu, jakie piosenki polecacie. Możecie napisać w komentarzach, co tylko chcecie. Chętnie poczytam wasze propozycje. No i widzimy się już w kolejnym filmiku. Pa, pa!